Cześć, cześć, cześć! Witam Was serdecznie w ten naprawdę piękny dzisiaj dzień. I to we wrześniu, wyobraźcie sobie, że. Tak jak zawsze, zaczynamy od pogody. Wyobraźcie sobie, że w tym momencie, no, tak prawie na słońcu, bo dopiero co teraz tak naprawdę wyszło, jest 33 stopnie na słońcu. Jest przeciepło ogólnie, dwadzieścia parę stopni w ogóle we wrześniu, no to umówmy się, to jest naprawdę bombowa pogoda, nie ma co. No i też muszę wam powiedzieć, że sesję miałem w, 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 w sobotę, tak, czyli trzy dni temu? Tak, trzy dni temu, no w sobotę. W sobotę miałem sesję z Weroniką, z którą... No, muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Zrobiliśmy. Cześć, Witek. <laughs> hej, hej. Zrobiliśmy sesję, która naprawdę bardzo się udała. Dawno tylu fajnych zdjęć nie przyniosłem. Zrobiłem ogólnie zdjęć, zrobiłem nie tak dużo, a ostatecznie wyszło dużo, dużo zdjęć naprawdę fajnych. Cześć, Zbyszek. Było naprawdę świetnie. Wynająłem studio, które jest całkiem ciekawe. I nawet, wiecie co? A co tam w sumie zrobimy My reklamę, nie? A czemuż by nie. Dobra, przeskoczymy tu. Dobra, chwilę jeszcze przeskoczymy do mnie. O pięknie, sobie odświeżyłem teraz. No to będzie zaraz szukanie. Uwielbiam muszę zmienić te przyciski. U, 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 chwila, chwila. Zaraz ten. Pokażę wam studio przy okazji. Bo jest naprawdę fajne ze względu. On jest malutki, bardzo malutki, Natomiast no ten ma jedną fajną rzecz, ponieważ posiada łóżko. E, więc nie musiałem wynajmować apartamentu. Posiada naprawdę fajne, e, fajne łóżko przy, przy, przy e, oknie. O dobra, tu są jakieś zdjęcia z, z czyjejś sesji, ale się raczej są publiczne, więc się nikt nie obrazi. Dobra, słuchajcie, no i to jest coś takiego, że. E, tu jest te łóżko, tu jest okienko i mieliśmy po prostu przepiękną pogodę i wpadały nam tutaj świetne takie promienie słońca gdzieś tam przelatujące. Natomiast trzeba było uważać, bo tam zaraz jest taka ogromna kamienica z tyłu i te słońce się potem chowa, albo za chmurami to też się robiło ciemnawo. Natomiast jest ogólnie fajnie, bo są i, i lampy tam, więc no, z tyłu są jakieś takie tam różne, różne, takie troszkę w stylu boho, ale tu jakby po drugiej stronie, nie wiem, czy będzie można zobaczyć. O, jak tu jest powiedzmy to łóżko. No teraz tam jest milion rzeczy. Cześć Witek, cześć Robert. Yy, grid, czyli Sławek. Dobrze mówię Sławek chyba, tak? Czy nie? Grid popraw mnie. Nigdy po nikach nie pamiętam. Cześć, witam Was wszystkich. I słuchajcie, tu, jak było łóżko, to jest oczywiście miliard różnych rzeczy, plus taki fajnie ręcznie robiony, wiszące chustawka yy, w tym studiu. Kurczę, wiecie, że ciężko było, no, no, pomysły. No, wyszły, tam też zrobiliśmy zdjęcia, ale na tym można by zrobić dużo fajnych rzeczy. Severen, tak. No, dobrze, dobrze. z so, Severenem mi chodziło? <grym> Właśnie. No, dokładnie. No i e, Tutaj i z drugiej strony, jak się odwrócimy, no to jest... Tutaj nawet nie widać, tu jest z tyłu za tym taka mała kuchnia. I... Yy, no i tam jakieś właśnie tutaj takie... można sobie tło, yy, jest z tego tła też korzystałem. Yy, no. O, Zbyszek pisze, że wygrał blendę. Na zlocie optyczne, o proszę, o widzisz. Ja w ogóle teraz żałuję, ponieważ. Dobra, to tak studio wam na szybko mówiłem żałuję w ogóle, że teraz jest, jak to się nazywa, Fotosiła bodajże w trójmieście kurczę mi totalnie nie pasuje. Za, za późno się dowiedziałem tak naprawdę, żeby to wszystko poorganizować I, i, i kiepsko, a tam naprawdę sporo się dzieje trochę głupio jak spojrzałem na ten plan, że tam jest w różnych budynkach, nie więcej gdzieś wokół stoczni, ale w różnych budynkach, że tu są wykłady. Trzeba pojechać ileś ulic obok, żeby pójść na jakieś na tam zwiedzanie tam sprzętu, gdzie indziej coś tam innego się dzieje, masterclassy, ale dzieje się sporo. No bo w Łodzi nie ma kiepsko, bardzo bardzo jestem z tego niezadowolony, ale ta fotosiła, jeżeli w taki sposób będzie wyglądać i może ze to też do kupy, to myślę, że tam też na pewno będę się pojawiał. Ehm a wkurczę na jakiś taki zlocik, bym skoczył sobie, tak jak optycznych, tylko wszystko jest daleko po prostu od Szczecina, więc, więc no, co mogę powiedzieć, kiepsko pod tym względem niestety. Jest, no, a co do zdjęć, zdjęcia się udały, no, jeszcze jakoś jeszcze mnie mucha przyleciała, brawo. To jest właśnie tak, teraz wszystko potwierane. jest, będą się pewnie zlatywać, bo się robi zimno, nie, więc... Pająki chyba będą wchodzić czy nie? Jesteście znawcami od pająków, możecie powiedzieć. Będą teraz wchodzić czy będą wychodzić na zewnątrz? Wchodzić będą, bo ciepło, nie? Będzie cieplej będzie na jesień w domu. Chyba dobrze mówię. No yy, i zdjęcie się udało, i wyobraźcie sobie, że 20 fotek wybraliśmy z sesji z modelką. Naprawdę prr, szok. Już dychę obrobiłem, bardzo szybko się uwijam. Dych obrobiłem powoli, niedługo zacznę wrzucać. No i e, myślę, że niedługo też nowe sesyjki będą e, tak, bo już tam kilka modelek się odezwało, jak szukałem tutaj. E, jedna, tak, jedna też jest taka. Oj, super, miałem z nią sesję z Pauliną, i też, też będziemy chcieli zrobić jeszcze jedną sesję. To się odezwało, więc super, bardzo się cieszę. No, i troszkę ruszyłem tyłek i czas, tra, czas znowuż pofacić, nie? Ale jestem zadowolony, energii dostałem po tej sesji. Eee, no, i polecam, 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 bo naprawdę fajnie. Eee, no i tyle. Nie wiem, czy wam pokazać jakieś zdjęcia. Nie, przedpremierowo. Mogę, w sumie mogę wam gdzieś pokazać trochę przedpremierowo, ale tylko z eksplorera te, co są obrobione, no bo są już zrobione, więc więc yy, tyle tam, tyle tam mogę, co by tutaj nie zdradzać za dużo, no dobra chociaż w taki sposób możemy zrobić, dobra, pokażemy pokażemy, szybko przelecimy, że będzie, będzie przedpremierowo tylko będą się powtarzać, ok? Więc szybko przelecimy. Ja mam zawsze kilka wersji, więc możecie zobaczyć przedpremierowo. Mało osób nas ogląda, więc nikt nie będzie za dużo tam widział. No, więc to jest jakby pierwsze zdjęcie. Przelecimy te czarno-białe. Następne. No i takie rzeczy żeśmy robili z Weroniką. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie Weronika wyszła na zdjęciach. No i tego typu rzeczy w studiu było można zrobić. No i tego typu fotki mieliśmy. Jest jeszcze więcej ich. Dużo więcej, znaczy na połowę. No i, i powoli, więc ja dostałem energii fajnej, fajnego kopa. Dobra, i tyle. A słuchajcie, a u Was napiszcie, co u Was się działo. Co tam ja muszę sobie przewijać, bo odświeżyłem face, więc muszę przewijać dużo w dużo, żeby dobra dojść do fotek ostatnich, które, które zaczniemy zaraz omawiać. Więc przewijamy, przewijamy, wypiszcie co tam u Was, czy robicie. Piotrze i Aniu, wiem, że Was nie ma tutaj, ale może zobaczycie wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Gratulacje. Dla tych, co nie wiedzą, Piotrek i Ania właśnie wzięli sobie ślub. No i trzeba im oczywiście pogratulować, bardzo się cieszę z tego, tak, polecieli, tak. Teraz widziałem, że gdzieś polecieli. Ale nie, nie ten. Nie dopytywałem się, nie, do, nie dopatrywałem się. Polecieli, e, polecieli e, sobie. Gdzie? Na Tom? E, na miesiąc miodowy gdzieś? Na odpoczynek? Ale nie na swoje, bo swoje mieli. <ścoughs> czyli, na, czyli na kogoś polecieli? No. Remoncik Sławek robi i słucha tylko. No to słuchaj. Aha, na wesele, na swoje wesele. A w taki sposób. Nie, no to czekaj, to, yy... aha, na zlecenie, no właśnie, no, już myślałem, że może zrobili wesele, nie, no przecież widziałem fotki, bo już myślałem, nie, no tak, były fotki, bo już myślałem, że mieli ślub i wesele zrobili za jakiś czas dopiero i gdzieś polecieli, co by, co by to nie wiem, by mnie nie zdziwiło, różne rzeczy teraz się dzieją, eee, no, ale to nie, no, musieli chwocić raczej na pewno, no bo mieli przecież swoje wesele, gdzie też zagrali, bardzo ładnie. Chyba, nie wiem, nie widziałam, ale, ale wiem, co Ania i Piotrek potrafią, więc wierzę, że było ekstra. No, dobra, słuchajcie. Przeskakujemy do fotek, bo jest ich naprawdę dużo. Nawrzucaliście fot sporo. Więc zaczynamy i przelatujemy te foty, bo znów po prostu się zakopiemy i będziemy 5 dni w ogóle. Omawiać wszystkie. <noise> nie na no, żartuję. Dobra, słuchajcie, no zaczynamy oczywiście od naszego nowożeńca Piotra. Piotrze, pozdrawiamy bardzo. Yy, jako, że teraz już modelek nie będziesz mógł fotografować, nie? To wiesz, ja pogadam za nią. Nie, no. Ups, mi się rozsypało. Yy, na szczęście Ania też foci, więc z tym nie będzie problemu. No. Nie, no, myślę, że w każdym zdrowym yy, małżeństwie nie, nie powinno być problemów z yy, zrobieniem. Zdjęć kobiet. No, moja żona też y, y, się zgadza. No i widzicie, właśnie miałem sesję. Ba, nawet to próbowała mi szukać wśród koleżanek modelek. Nawet no, ja się jakieś znalazły, więc pozdrawiam serdecznie koleżanki, które jak najbardziej zapraszam. I myślę, że się dogadamy i porobimy sesję. Y, no dobra. Zaczynamy od zdjęcia Piotra. A w zasadzie Oliwii, a nie Piotra. No to jest to, co kiedyś wyjaśniałem z moją koleżanką, którą pozdrawiam serdecznie z pracy polonistką, i że to nie jest takie łatwe do interpretacji, ale no zdjęcie Oliwi wykonane przez Piotra. O, tak będzie ładnie. Co można powiedzieć? No bomba, petarda, pozazdrościć studyjnych takich pięknych, naprawdę ładnych fotek, ładne światełko. Ja teraz na czarnym tle porobiłem w studio i powiem wam, że dosłownie no tak nie bardzo miałem czas, no bo chciałem wykorzystać, sprawdzić te studio, czy ono się też nadaje i po prostu było rozstawienie lamp Mieliśmy 25 minut na zrobienie zdjęć z rozstawieniem lamp w ogóle i tak dalej. Jeszcze na pulsach ProXach nie robiłem, na Atlasach X-ach swoich, znaczy na Atlasach 600 co robiłem, no ale to też Quadra Light, więc tu nie miałem, tego, nie miałem problemu od razu, wszystko tam zatrbiło ładnie. Tylko, no było trzeba oczywiście poustawiać światło, a więc to były takie testowe zdjęcia, ale tam ze, ze dwa zdjęcia mamy chyba, no, ze dwa zdjęcia mamy z tego. Z tych takich typowo powiedzmy studyjnych. E, więc co tu mogę powiedzieć? No nie mam żadnych uwag. Piotrek Petarda, super fotki. Mm, naprawdę robicie i pogratulować Studio Forever. Polecam sobie spojrzeć. No i oczywiście wszystkie dziewczyny dochodzenia do studia Piotra i Ani. Jarek. Jarek Jarek, co tu nam Jarek zrobił? Bardzo. Ła, wow, jakieś górki tutaj fajne. Możesz tam Jarku nam podpisać też, jak będziesz oglądał albo nie będziesz oglądał, no to może, może ktoś wie i poznaje panoramę. E, cóż to za tam mamy piękne wzgórza góry. Nie wiem, czyż Nie, no to nie są wzgórza, to są ewidentnie jakieś góry. E, bardzo ładnie. Lubię takie widoki. Fajne, ładne zachód słońca. Tutaj mamy. Kościół. Tak, kościół, więc mamy tutaj jakiś kościółek. Więc no, ładny taki. Sympatyczny krajobrazik. Te góry tutaj robią naprawdę fajną robotę. Kasia Degła type achromat. Kurcze Kasia. Ile ty masz tych obiektywów? <noise> w ogóle nie wiem. Yy... Kosmos. Replika konstrukcji z 1839 roku. Tak się sprawuje. Jaki kosmos! Co można powiedzieć? No super, bo w ogóle te bokechy, które tam się pojawiają u ciebie i te fotki naprawdę mają bardzo fajny klimat. No i oczywiście zdjęcie typowo kasiowe, więc, więc super. Natomiast kurczę, jakie cuda robią te obiektywy. Tak jak kiedyś wspominałem, oczywiście się jeszcze za to nie zabrałem, czyli zabawa ze starymi obiektywami. O, mam tyle rzeczy do. Ponadrabiania po prostu nie mam czasu. A chciałbym się pobawić ze starymi obiektywami, by musiał coś kupić. Na razie też się zastanawiam nad, yy, nad wymianą troszkę tych rzeczy, co mam. Chciałbym przetestować takie już kiedyś mówiłem: Sigma 85. się oczywiście nie odezwałem, ale się nie odezwałem z jednego powodu do Sigmy. Z tego, że ma się pojawić Sony 85 i to 1,2. Natomiast 50, 1.2 od Soniacza nie wiem, czy będę. Może będzie do dziś do wypożyczenia i bym chciałem, że testować. Ponieważ mam e, tego Zajsa e, Planara 80, i boże, 50. To jest Planar? Chyba tak. Patrzcie, że już nie pamiętam. No, tak czy się jak so Zajsa. No i ten Zajs jest naprawdę fajny. Troszeczkę mydlany w porównaniu na przykład do 85 Soniacza, więc też chciałbym e, sprawdzić, jak się ta nowa 1.2 przede wszystkim światło mnie kusi, bo ja lubię zawsze na pełnej dziurze, że tak powiem, robić zdjęcia i, i, i to mnie zawsze cieszy. I lubię po prostu, jak już od 1.4 jest strego, a na 1.2 światełka nie mam żadnego obiektywu, e, więc chciałbym tą 50 przetestować. Jak się sprawuje, no i poczekam chyba na 85.12 i wtedy zobaczę. No tak, Witek coś o tym wie. Będę w Krakowie, Witek wpadnę na testy. 50. No więc no ta 0,50-1,2 wydaje się naprawdę petarda, nie? Więc Zbyszek też ma 51.2. będzie chyba jeszcze lepsza. No, no, zobaczymy. Wiecie, lepsze, lepsza, nie lepsza. No to jest jakby zupełnie inny obiektyw, nie? No, 50 12 by na przykład w tym studiu mi się super sprawdziła. Prawie wszystkie zdjęcia robiłem, ale te kilka bliższych. Ująć, robiłem 85. Ja na przykład 85 uwielbiam do portretów w plenerze i tak dalej. No to jest petarda w ogóle. Ja uwielbiam 85, potrafiłem jej nie zdejmować. Nawet w większym studiu, jak robiłem portrety, jak mogłem się odsunąć, to nie zdejmowałem 85, nawet w Nikonie, jak miałem, lubię bardzo. 50, natomiast do takich sensuali, gdzie już trzeba jednak całe ciało pokazać trochę więcej, albo jest ciaśniej, to jak najbardziej się sprawuje. Natomiast. A, na R4 skropa. No, no, tak, tak, tak. Jak najbardziej może być. I muszę Wam powiedzieć, że nadal jestem po takim długim czasie zachwycony tym, co kurczę, bez lustrokowca potrafią. No, mam to Mer3 jeszcze cały czas, która naprawdę spokojnie sobie radzi fajnie. Jedynie to, co mówię, że w pewnych studyjnych warunkach tam. Są problemy, nie? Przy działaniu z AFC po prostu no czasami gorzej działa w słabszym świetle, więc trzeba piloty podkręcić. Natomiast ogólnie jestem zadowolony. No wyobraźcie sobie, że na tej sesji prawie żadne, może kilka zdjęć na kilkaset. Naprawdę nie było celne na oku, a po prostu cała reszta dawno tak nie miałem, bo ta celność zawsze jednak było po prostu dziś przestrzelone te zdjęcia, pomimo tego, że, że, że działa super ten autofokus, ale zawsze była jakaś tam rzecz odstrzelonych fotek tutaj, natomiast no po prostu trafiał bezbłędnie, no jestem pod wrażeniem, a na, na lustrzance to. Szkoda mówić, co się działo w ogóle, nie? Ja bym był wściekły, bo teraz przebierałem po prostu z fotek sobie, co wybrać, a tam bym musiał na, przebierać najpierw z tych, co w ogóle się udały, nie? No, ale wiecie, jak to jest. No, więc polecam bezdusterkowce całkowicie. Dobra, oglądamy dalej. Robert! Mamy piękną ważkę, mega fajną, śliczną ważkę, która fajnie siedzi na jakimś Badylku, który wygląda trochę jak drzewo, nie? Może to taka ważka, wiecie, z, z czasów dinozaurów w ogóle, i to jest po prostu jakieś wielkie drzewo, nie? Kto wie, Robert, cóż ty tam znalazłeś w lesie wielkiego? No więc bardzo fajnie, fajne oczy. W ogóle się ostatnio zastanowiłem. Wiecie, jak muchy ten widzą. Jakieś tam w sensie, nie wiem, jakieś trójwymiarowo jakoś tam, czy dwuwymiarowo, kolorowo i tak dalej, jak one tam widzą ludzi na przykład, to się zastanawiam. O, albo komary, jak widzą ludzi. Na pewno wiem, że wyczuwają ten... Yy, ciepłote ciała, nie? I, I w ten sposób się do nas dobierają dziady jedne małe. Yy, no, więc komarów nie lubię niestety, bardzo nie lubię komarów. I kleszczy. A reszta w sumie z takich tych może być robaczków. No. Więc Robert, tu mamy znów tą samą ważkę. No i fajnie. Fajnie, że udało Ci się przy 1.60 zrobić ostrą fotkę. Bardzo ładne, fajna jakość, więc Robert, dobra robota, naprawdę. Kasia i tu Kasiula. Cóż, a jeszcze coś tu Kasiula pisała do nas. Mój stary nowy obiektyw. Obiektyw jest nowiutki. Replika. Aha, to jest ten, co tam był. Dagu, Dagu. REO TYPE. ACHROMAT 2964 Art Lens. No brawo, brawo. Stary obiektyw. O, jak to wygląda? A to, to tego typu replika. Rozumiem, to tak jak jest. Pecwala robią, nie? Te obiektywy, które, nad którym się zastanawiałem. Ależ tu cuda się malują. Aha, i wkłada się tam tak, wkłada się do tych obiektów. To jest coś podobnego w takim razie. Wkłada się tu te takie przysłony, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać które właśnie nam powodują bokach. A zaraz chwilę zobaczę, przeskoczę. No, wyjdźcie z tego. Czy też, czy też dobrze powiedziałem? Hmm, patrzcie kurczę Dobrze mówię, że Pecfal. Takie lumografii Petzval, o. o o, o, to będzie to, tak. Zaraz znajdę, wejdziemy na stronę oficjalną. Będzie można. sobie... O co nie zmienili stronę? Nie mogę znaleźć strony aż to dziady jedne, Zobaczcie, nie, nie mają strony. Hmm. No dobra. A to dziwna sprawa, nie mogę znaleźć ich strony, ale tak czy siak, takie robią też yy, lomografii Petzval i można taki fajny, zakręcony bokeh robić. Yy, tak, swirly bokeh, o jest i Kasia, właśnie, i mi się marzy ten swirly bokeh. Troszkę heliosowy, ale jednak, yy, no tutaj mamy mocniejszy, nie? Yy, I kurczę, y, chciałem tego Petzvalka kupić, ale coś widzę, strony ich nie ma, nie mogę znaleźć, nie wiem czemu. Cóż się wydarzyło, że nie ma ich Petzval? No dobra, nieważne. <noise> Ale tak czy siak, wiem o co chodzi, więc Petzval ma właśnie taki fajny swirlowy bokach. Są złote i nie tylko zrobili. Widziałem, że tam był czarne, srebrne. Więc fajnie, fajnie, że robią tego typu rzeczy. Więc Kasiu, gratulacje tych obiektywów. Naprawdę. Pozazdrościć petarda. Jarek, bardzo fajne, super klimatyczne, czarno-białe, świetne zdjęcie z mgłą i z tutaj kimś tam pewnie odrę nawadniają, znaczy, Boże, natleniają, taki, taki, no, taki y, troszkę przy, przykry y, żarcik, no, bo mieszkam nad Odrą, więc y, no, powiem Wam, że tak kiepsko, nie? I tam no, ludzie nawet tak średnio wychodzili, pomimo, że można było spacerować, ale tak trochę wszyscy z daleka byli, więc ja nawet nie byłem w tym okresie, powiem wam na jak to wszystko to spływało i podobno śmierdziało. Więc, no teraz już jest z tego co wiem, naprawdę spoko, tych ryb tam ludzie no nie bardzo widzą, aczkolwiek pewnie gdzieś są, nie? Więc, no, więc bardzo fajna też była naprawdę inicjatywa, ludzie rzeczywiście pływali, zasuwali, natleniali to modre i. Tutaj szacunek dla wszystkich, którzy mogli to robić i robili. Super, więc Jarek, naprawdę fajny, klimatyczny kadr. Grzesiek, poranny rogacz. Bardzo ładna serenka. Capreolus, Capreolus. No świetnie. no Grzesiek naprawdę, no chyba sami dobrze widzicie i wiecie, że, że naprawdę ma oko i potrafi kurczę te chwile łapać, nie gdzieś z tymi ptakami, no, no bomba. Więc to jest super sprawa i, i, i no, fajnie coś takiego widzieć i robić takie fotki, więc Grzesiek rób dalej fajna, naprawdę super robota. Artur, witam jaki polecacie głowice? kardana do fotografowania ptaków i dzikich zwierząt. O, no to chyba tutaj, o, jest Grzesiek właśnie i tutaj myślę e, sobie można porozmawiać. Czy ja wiem? No, nie mam doświadczenia z dzikimi ptakami i zwierzątami. Hmm. E, ma co dźwigać, no tak. No tak, nie oszczędza. Ja mam 0,55... Pro, czy coś takiego, ten duży ciężki eee, za mną stoi, zaraz wam powiem, jaki dokładnie... o, 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 tak, muszę się przełączyć, dobra, nie przełączę się, ale powiem wam. 055X B. no. Więc ciężki, studyjny statywik, którego targałem kiedyś w górach i szabowałem tego bardzo, uwierzcie mi. Natomiast nie wiem, znaczy przy chyba ptakach i dzikich zwierzętach, nie jestem specem od tego, byście musieli też powiedzieć, czy rzeczywiście ta stabilność jest super, hiper ważna, żeby on był naprawdę ciężki, czy można właśnie jakieś fajne, stabilne, lekkie po prostu brać. Ale podejrzewam, że no, chyba im cięższy, czy nawet w ogóle monopady czy nie bardzo, czy tam trzeba naprawdę mieć coś porządnego. Możecie napisać yy, i też Arturowi napisać, nie? I Artur, prośba #hashtag pytanie żeby był yy, będzie najlepiej nam wyszukiwać, nie? No więc tyle. Natomiast no mówię, no ja polecam Manfrotto, aczkolwiek teraz się pojawiło dużo różnego, naprawdę dobrego sprzętu. Po prostu warto się przejść i pobawić. Ja yy, ufam też Manfrotto, mam Manfrotto. I jestem z tego zadowolony. To jest naprawdę fajna, bardzo fajna firma. Dodatkowo robiłem teraz zdjęcie. To są kurcze, nie pamiętam jak się nazywałem, te studyjne takie statywy kolumnowe. O, statywy kolumnowe Manfrotto. One są bardzo drogie, piekielnie drogie, ale mamy w firmie, w studio te statywy i robiłem z nimi. No i kurcze, no, no bajka, po prostu bajka. Nie mam uwag, nie wiem, petarda. Tarda, ale porządne, wielkie, no kawał żelastwa, że, że się w głowie nie mieści, nie? Maciek, zachód słońca. Hmm. Ale to wygląda ciekawie, znaczy na pewno mocno, że tak powiem, artystyczny Maćku kadr. To wygląda mi troszkę jak, jak to się nazywa solarigrafia, coś takiego jest, tak? Co się tam przez długi okres czasu to zdjęcie na naświetla, robi... I chowa się gdzieś w jakichś ludziach, w puszkach tam chowają i tak dalej, w jakiś różnych miejscach. I to mi troszkę to przypomina. Mógłbyś też, Maciek, napisać w jaki sposób tą fotkę robiłeś, czy to jakimś analogiem było i tak dalej, nie? Czy to wszystko postprodukcja, to teraz jest możliwe. Więc ciekawy, ciekawy kadr. I Seweryn, widzisz, Seweryn. Jesteś, mamy Twoją fotkę. Normalnie ten. Czekajcie, zaraz wam pokażę. Brakuje, brakuje modelek sewery. Muszę odkurzyć. Ale mam okładkę tą oryginalną kupiłem dla niej. Więc zobaczcie, no mamy normalnie u sewery na woga prawie. Brakuje dwóch modelek i, i, i mamy trochę, y, trochę inny pałac kultury. I dwóch modelek brakuje. No więc mógłbyś tu walnąć, mówię, dwie modelki i masz następną okładkę dla Woga polskiego, więc y, dobra robota. Podoba mi się ten klimat. Przede wszystkim ten stary Opel. Dobrze pamiętam, nie? To jest chyba Opel. Tak mi się bynajmniej wydaje, że wygląda troszkę jak Opel, więc mam nadzieję, że dobrze, dobrze kojarzę. Auta i swoją drogą ciekawe to coś jest. Wygląda jak jakiś szklarnio budynek i tak dalej. foto fotozmiany. No, ale fajnie, fajnie, więc na WOGA teraz masz zmianę. Będziesz robił auta na tle budynków dla WOGA. Czarno-biała. No a jest palmiarnia. Dobra, jest informacja: palmiarnia miejska, spoko. Fajnie wygląda to. No, bardzo, bardzo, bardzo fajny kadr. Max Owad. Znaleziono na kawałku zieleni przy bloku Canon 700D. No to zobaczmy. Max nie zrobił tego swoim kompaktem Olympusa, który, z którego oczywiście korzystał, bardzo fajnie korzystał przez długi okres czasu. Eee, no i teraz ma już Canon 700D. Edytowane w Affinity Photo. Eee, super. Bardzo fajne Ładne makro. Gratulacje. Nie ma uwag. No i tutaj mieliśmy konkursik. Zdjęcie Kasi, które oczywiście wygrało. Eee, jak dobrze wiecie, jeżeli spojrzycie na okładkę grupy. Eee, tu zdjęcie Roberta. Zdjęcie Piotrka. O właśnie to omawialiśmy. A no tak, dobra. No, no, bo omawialiśmy je. Zdjęcie Kuby. I zdjęcie. Czarka. Więc gratulacje dla wszystkich wybranych i gratulacje dla Kasi za zwyciężenie. Powiedzcie mi, czy u Was też wszystkie grupy są w ten sposób pokazywane? Czy można zrobić tak, jak kiedyś było, że był u góry duże zdjęcie? Może coś wiecie o Facebooku? No bo teraz, kurczę, troszkę na wartości, jak jest tak wrogu rogu te okładki w ogóle na, na, na konkursy grupy, nie? Więc to jest, to jest Facebook. Facebook nie podoba mi się to. Chyba, że wiecie, jak coś takiego zmienić. No, ale to też jest głupio, bo nie każdy to zmienia, tylko ma defaultowo, więc tu Facebook stara się nam no, cały czas wprowadzać jakieś newsy i też myślałem o, właśnie o konkursie. Jeszcze muszę się zastanowić nad tym, co mówiliśmy, że na przykład było omawiane ostatnio, żeby zrobić na przykład taki tematyczny i to jest bardzo dobry pomysł. Muszę się zastanowić później nad. Kurczę, nad głosowaniem, w jaki sposób to przeprowadzić. No, bo na pewno będę chciał, żeby po prostu to zdjęcie było wysłane do mnie w jakiejś tam dobrej jakości, na przykład na konkurs. No i, I muszę pomyśleć, chyba będzie najlepiej, jeżeli Wy będziecie wszyscy wybierać, nie? I to będzie, i z, jeszcze jedną rzecz będę chyba chciał zrobić. Żeby one nie były podpisane. Żebyśmy nie mieli faworytów żadnych osób. Yy, tylko żebyśmy, tak mi się wydaje, tak, tak sobie myślałem, żebyśmy mogli w ciemno te zdjęcia. Tak, myślałem właśnie nad ankietą, tylko chyba w Facebooku tutaj w grupach było coś takiego pomieszane, że nie było można dawać zdjęć i robić głosowania na nie na te zdjęcia. Kiedyś to było dawno temu, potem to wycofali, chyba, że znowu coś pozmieniali. Nie wiem, czy na grupie, wiesz. Będę musiał posprawdzać jeszcze. Wiem, że na pewno nie było tego kiedyś, i też dlatego wrzucałem poprzez lajki. Natomiast będę chyba właśnie tak chciał zrobić, że nie będzie wiadomo kto. Żebyśmy wszyscy nie wiedzieli, kto to jest. No i wygra tak naprawdę najlepsze zdjęcie, nie? Więc, więc to będzie najuczciwsze. Oczywiście potem się wszyscy dowiedzą, kogo to jest fotka. I myślę, że będziemy mogli coś takiego zorganizować, nie? No. Tak. Dobra, lecimy dalej. Kasia. Tym razem Karl Zeiss Pan Color, no Karl Zeiss cudownie. Kupiono od starego fotografa w dawnym NRD. O, o brawo. A, czyli jest coś takiego, czyli normalnie, no to będę musiał sprawdzić, jeżeli, jeżeli to jest. Wiem, że na pewno to wycofali, potem były pretensje możliwe, że to przywrócili. Bardzo się cieszę, bo kiedyś było, potem nie było. I, i jak jest coś takiego, no to się bardzo cieszę. To będzie trzeba coś takiego zrobić i przy tym zwykłym tym naszym konkursie na okładkę to też spróbuję to w takim razie zrobić w ten sposób. Co mogę powiedzieć, Kasiu? Pięknie tutaj pomalował nam bokoch, więc super sprawa, gratulacje. No śliczne zdjęcie, typowo kosiowe. Super. Dobra, lecimy dalej, bo już się gadam, gadam dzisiaj o pół godziny gadam I istnieć prawie nie zobaczyliśmy Przemek, skrzępotek, ruczajnik Brawo, gratulacje, dobra jakość Ostrość naprawdę fajna fajna, ładna, jasne zdjęcie I śliczny, włochaty motyl Chyba motyl, zaraz się okaże, że jest to coś innego Że strzępotek to nie jest motyl Nie no, motyl, chyba motyl żeby nie było zaraz. Grzesiek. Uu, no to ładna akcja meczowa, tak. Ehm, lubię piłkę nożną, lubię w ogóle sport dużo różnego typu oglądać, więc piłkę też lubię. Ehm, I tutaj jest oczywiście Bramkarz, który się pięknie, ładnie rzucił. Ehm, więc co można powiedzieć? Super. Podlesianka Katowice z Unią Rędziny 6-1. No ładny wynik. Ehm, Ładnie, ładnie. Fajne z akcji. Fajnie cyknięta fotka. może jak dobra robota. Waldek, zielony płomień. No, taki mamy kształt płomienia. Fajne, ładne zdjęcie nasycone. Takie artystyczne w, w kwadracie praktycznie. Więc ciekawie. Coś innego. Lubię, jak się tak bawicie w tego typu rzeczy. O, jer trujeczkom. Mam ten, to samo mam i to nie, Sigma nie mam, a to jest Sigma, to mam G Mastera, ale R3 też mam, z której tak jak Wam mówiłem, bardzo zadowolony nadal jestem cały czas. No, aż w ogóle trochę, czekajcie, leciutko miałem tutaj, mi mogło przesterować, za głośno troszkę miałem, widzę, aż mi na czerwone mocno wchodziło. Chodzi o dźwięk, oczywiście. Dobra, Kasia, dla niewtajemniczonych sposób działania starych manuali, rozmycia jest zamierzony. Taki efekt daje obiektyw Achromat. A, czyli ten, który. tutaj co pokazywałaś. Eee, replika konstrukcji. No ciekawe, w ogóle takie. takie nie wiem, jak to nazwać. W takie krzyżyki tutaj, bokach ci fajny wyszedł. Ciekawe. No, ale cena no, za te dwie soczewki. No wygórowana, no tak, no oczywiście, że teraz wszystkie te repliki są drogie. Niestety, no na tym teraz fajnie zarobić, nie? Takie rzeczy odpalić. E, może by takiego Heliosa zrobić, co myślicie? Zrobić produkcję Heliosów na przykład e, na nowo mhm. e, i sprzedawać w złotej obudowie w ogóle na przykład, nie? No, dobry pomysł. Na startup jakiś. Adrian. Szybka sesja od Adriana z dzisiaj. Więc tutaj mamy Adriana. Fajny, ładny portrecik. Pani faktycznie wygląda e, troszkę retro. E, no i spoko. Spoko. Ja mam uwag. Jak tu Adriana? Fajnie. Ładnie zaświecona. Fajnie wygląda. Dobra robota, Adrian. Grzesiek. Chwila trwa i sarna, znowuż mamy sarenkę, chyba tą samą nawet. Yy, super. Znów bardzo fajny kadr. Nie mam tutaj się do czego przyczepić. Brawo, gratulacje. Kasia. Onirycznie, tak jak lubię, pięknie tutaj namalowana. To jest naprawdę super. Yy, to znów też szkiełko A, to znów też szkiełko jest. No i tutaj mamy ten bokek. Fajnie, że tam można wkładać, że tak powiem, yy, i zmieniać tą, tą przysłonkę. No super, super. Waldek, drapacz chmur. Fajnie, że nazywacie. To zawsze przy, przy wszystkich, powiedzmy, artystycznych zdjęciach, no bo tak tego typu rzeczy do tego zaliczam, powiedzmy. Są takie mocno artystyczne, tako. To według mnie, nazwanie temat pracy jest naprawdę ważne, nie? Więc to jest naprawdę, daje dużo. Do wartości zdjęcia tak mi się wydaje. Nie wiem, czy za, za mocno takie rzeczy interpretuję, ale dla mnie to jest yy, ciekawa sprawa. Tak jak się nazywa, obrazy to tak samo tego typu artystyczne fotki, które często możemy powiedzieć, no co to jest drzewo i tyle, ale jeżeli już tam nazwiemy jak w jakiś sposób, no to nabiera to powiedzmy troszkę takiej powagi większej o tako. Adrian i znów mamy. A to jest Dalila Silva. czyli panią z Portugalii macie. Tam, tam Adrianie u siebie. Brawo! Gratulacje fajnie. E, czy robiłem zdjęcia jakiejś takiej powiedzmy egzotycznej dziewczynie? Pierwsze zdjęcia modelki, które robiłem, to była śliczna. Taka mulatko-murzynka i no tak, ona była naprawdę bardzo ładna. Jest oczywiście bardzo ładna cały czas, chociaż więc no yy, tak, to było chyba jedyne. A tak, to nie przypominam sobie, chyba nie. Więc tutaj masz, widzisz, portugalkę, Adrianie, bardzo ładnie, fajna fotka, ładnie oświetlone Tylko tutaj. Kontra i światełko, więc zapełne dwie lampki z kadłem. Kontra, no tak, kontra i światło główne, parasolka, no, więc, więc super O, tutaj Wanda Ona jest martwa Znaleziona na ulicy, ktoś potrącił w ogóle jakie pokrzyżowane nogi, nie? Ale tutaj zrobiłaś więc makro, ciekawe. Szlachetne kameczki. Chwilę przed zgaśnięciem. O, to takie przykre zdjęcie trochę. No więc widzicie, nawet, nawet może być przykro, widząc owada. No niestety, długo to one nie żyją. Kornel, Frankfurt, nad Menem. Brawo, bardzo dobre zdjęcie. Eee, super. Świetnie wygląda. Nie byłem tam. Yy, I bardzo ładne miasto. Ładnie to wygląda. Bardzo ładny krajobrazik, więc kornel kitowym zrobiłeś naprawdę świetną fotkę kitowym obiektywem Olympusa. Super robota. No i tutaj było wygrane oczywiście Kasi. Gratulacje, gratulacje. Jeszcze raz gratulacje. No naprawdę, no, mówię, to taka dla mnie okładka płyty. Super sprawa. Brawo, brawo. Paulina i mamy Kraków zrobione. E, 30? 4.30, Czemu to tak dziwnie zapisane jest. 430 nie rozumiem tego zapisu. No ale dobra, to jest chyba 30 mm. E, tak mniej więcej to może wyglądać. E, no, co tu mogę powiedzieć? Wyprostowałbym to zdjęcie na pewno, bo chociaż ono się tak troszkę dziwnie... Nie, no jest po prostu krzywe, po prostu krzywe. Więc wyprostowałbym fotkę, to jest pierwsza rzecz, kadr. No i co bym... no myślę pobawił się z kadrem, wiadomo. Na przykład na długim czasie machnął fotę, żeby na przykład tych ludzi tutaj wymazać, pobawić się na przykład z filtrem ND. Myślę, że takie rzeczy byłyby e, ciekawe. No i koniki tu nadal są. W Krakowie Witek może potwierdzić. Waldek. Yy, Waldek sporo ma tego typu podobnych. Myślę, że to są jakieś jego okolice. <noise> Więc możesz Waldku napisać, czy to ma, robisz w okolicach te zdjęcia, ale na tak na to wygląda. No i taki kadr dosyć zimny, ale myślę, że robisz to świadomie, bo bawisz się tam z kolorami i, i robisz czarno-białe, więc myślę, że świadomie jest takie zaniebieszczone mocno też, też ten rzepak. O ile to jest rzepak? Może być coś, o czym nie wiem, więc no... Prawdopodobnie rzepak. Rafał, na dożynki! I artysta ustrzelone. Co można powiedzieć? Yy, spoko. No, jak zawsze, koncertowe yy, zdjęcia lubię. To są reportażowe fotki, tak naprawdę łapiemy chwilę. Więc fajna robota. Yy, gratulacje, Rafał. Witek. No, Witek. Super. Portraciki. Coś, yy, coś, coś bliskie mnie bardzo. Z kariną na warsztaty do gosi, Jurasz, O proszę i powiedz, jak było. Polecasz? Na pewno polecasz. Więc yy, super. Pięćdziesiątką, a właśnie tam pięćdziesiątką, jeden, dwa, siedem mm, Światło zostanę zdjęcie w plenerze ekstra. Bardzo fajnie. Co można powiedzieć? No, lektura też. Ładny spoko. Pieprzyki zostawiłeś, Też się ostatnio pytałem. Weronika, co właśnie teraz robiliśmy sesję? To ona też ma pieprzyki i też, też chciała zostawić. I okej. Okay, bardzo ładny portrecik. Ładny, przyjemny. Ładna bardzo też dziewczyna, więc. Eee, więc nie ma. No nie mam co się w zasadzie tam za bardzo przyczepić. Ładnie oczy, tak widzę, mocno do tego podszedłeś, spoko. Spoko, naprawdę fajny, ładny portrecik, bardzo ładna modelka. Ładne światełko też mieliście, naturalne światło naprawdę potrafi yy, poczarować, więc... Dobra robota, Witku, naprawdę, super. O! Patrzy na ciebie Aga! Czyli Agnieszka, pozdrawiam Agnieszkę w takim razie. Yy, tak niebo pochmurne jak niebo pochmurne to mamy naturalną blendę czyli to światełko jest naprawdę fajne uwierzcie mi że często w pochmurny dzień to światło jest bardzo fajne jak jest jasno to naprawdę mamy fajne fajne miękkie światełko yy, i tu wygląda to światło naprawdę bardzo ładnie yy, co tu, co tu, miałbym się coś szczepić? No wot, witek już, tak dobra fotka, że muszę się szukać czegoś głębiej. Hmm. no nie ja mam za bardzo się czego tam przyczepić. Może modelka mogła, wciskała ten kapelusz i troszkę wygląda jakby się przygarbiła. No, ale to jest, to już to jest nie nie, nie, nie twoja, że tak powiem rzecz. Natomiast wyretuszowane widzę też solidnie. No, i tyle. Ładne oczyma. Też trzeba uważać, żeby. Bo to jest taki retusz dla mnie, nie? No, bo to też wiecie, to jest już kwestia gustu. To jest właśnie na granicy. Jakbyś poszedł dalej, to, było, to bym powiedział, że jest za mocne, nie? To jest natomiast jeszcze na granicy. Ale też trzeba uważać. Ja tak się staram. No, nie wiem, to też swoje zdjęcia to mi jest ciężko, ciężko, że tak powiem, omawiać. Bo jakby. Widzicie, robię te zdjęcia, ja tak jak je powybierałem i, i ciężko jest patrzeć na nie, że tak powiem, potem tak obiektywnie, nie? Swoje zdjęcia, powiem Wam, że wiele osób rozumiem, co wrzuca zdjęcia i często ludzie potrafią sam tak wyłapuje przecież tu u Was jakieś tam rzeczy, błędy, natomiast do swoich zdjęć się podchodzi bardzo tak, wiecie, też no, z przywiązaniem, bo się robiło, wie jak się te zdjęcia tworzyło i ma się taki 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 sentyment do nich, i one często nie patrzymy na mnóstwo. One dla, dla nas są po prostu ekstra. Ja też tak mam, są poucinane, krzywe. E ale po prostu mają taki ładunek emocji o, tak, o. często te zdjęcia, ważne że dla nas na przykład, dla modelki i myślę, że to też jest bardzo ważne, też jeżeli macie klienta i klient wie jak to zdjęcie powstawało, co tam się działo na sesji, co tam się działo na backstage'u w sensie jak to zdjęcie powstawało, jak na przykład dużo wysiłku było i że tam są jakieś błędy, które ktoś ci wytknie nie patrzymy na to naprawdę. Pamiętajcie, że ten hejt na grupach, no to jest straszne. Nawet to, co ja mówię, to też, no, wy wiecie najlepiej, jak chcieliście to zdjęcie zrobić, natomiast ja mówię, dlatego, że często po prostu sam lubię słuchać, sam wstawiam zdjęcia z tego względu, że często na przykład są celne uwagi, tak, a że jakbyś tu coś zrobił, to tam byłoby może lepiej, i tak dalej, warto to brać do siebie. Natomiast takich rzeczy, które nas zabolą, nie warto brać do siebie, no bo, tak jak mówię, no, te zdjęcia zawsze mają pokład emocji. Taki duży. No, bo tworzyliśmy te zdjęcia, nie. Okej. Okay. Robert. I mamy bardzo fajne zdjęcie koncertowe. Brawo. Gratulacje. Super światełko nam się tutaj stworzyło. Super robota. I mamy tym razem niekoncertowe zdjęcie. Brawo, też super fajne, dokładna, fajna jakość, ładne kolory, ekstra. Waldek, storczyk, o proszę i czarno-biały jeszcze, takie, taki półmakro makro, czarno-biała fotka. No więc to mówię, to jest bardzo nietypowe u Waldka, ale Waldek z tego tutaj, no jakby ostatnio słynie, że potrafi robić krajobrazy i takie rzeczy, które powinni, powinno się, teoretycznie, no bo nie ma czegoś takiego, powinno się w, w, w fotografii e, i robi w i bieli no i to jest ciekawe, za to na pewno duży plus, że łamie takie stereotypy. Łukasz dawno nic nie wstawiał, e, czas na fotospacerki. no i tutaj mamy ptasiory, o, perkozy, czy mamy dwa perkozy, ładny bokach? Ja bym pewnie troszkę robił ten kadr jakiś taki cieśniejszy, żeby było więcej ich widać. Tylko w sumie chyba tyle. Więc fajna fotka, Łukasz. Grzesiek, i znów mamy meczyk. Eee, fajna robota. Wodzisław Śląski, Wisła Kraków. Więc no co można powiedzieć? Gratulacje. I tutaj chyba panie grają, nie? Tak. Fajnie robisz te fotki też dla jakichś takich zespołów z niższych lig. Gratulacje. 13,2. Wow. No, Witek. I znów mamy Agnieszkę. Zmieniony kapeluszek i ciuszek. Fajnie, ładnie. Bardzo ładna modelka. Fajne, ładne kolory tutaj zrobiłeś. Spoko. Ładne, naprawdę, portrecik, fajnie. Tutaj też retusz jest taki naprawdę spoko. Nie, nie przegięty w ogóle e, za mocno i, i, i ładnie. Więc tutaj bardzo, bardzo też Ci się udał ten portret. No, fajnie. Bardzo fajnie. Witek, ja widzę duży progres u Ciebie, nie? Więc y, naprawdę gratulacje, bo przecież pamiętam Twoje pierwsze y, portrety i jest dużo lepiej. No jest super, no, no to jest normalnie ekstra fotka, nie? No, nie mam się w zasadzie tam do czego czepiać, więc y, fajnie. Bardzo się cieszę naprawdę cieszę się, bo przecież dużo osób, co wrzucało u nas na początku zdjęcia, często się rozwijały. Kurczę, no ja pamiętam nasza Ania w ogóle, jak na początku wrzucała, tak, były w bardzo fajne fotki, ale po prostu jak się zaczęła rozwijać, iść do przodu, no Piotrek ją tam też podciągnął mocno, nie ma co, więc, więc bardzo mnie to cieszy, jak widzę często, no, coraz lepsze zdjęcie na grupie. Coś ciemnego. Iż znów mamy tutaj Siedem 7,4. No i fajny taki yy, luźny kadr. Bardzo ciekawa uroda modelki w ogóle. No, taki, taki streetowy portrecik bym powiedział. O tako Fajnie. Ładny bokach nam się z tyłu zrobił, więc, yy, więc spoczko. Ciemne kolorki, fajnie tam, fajnie te kamienice tutaj pasują do, do jakby tej stylówki jej. Waldek, i przed burzą, i tym razem w kolorze, ale właśnie też takie zaniebieszczone, mocno w zimne kolory idzie. No i, i spoko. Waldek, taki mocno artystyczny, że tak powiem, yy, podchodzi też do tematu i yy, robi tego typu zdjęcia. Kasia, i znów mamy anachromat type. Daggerow Type. Nie wiem z w ogóle jak to się powinno czytać. Z jakiego to jest w ogóle języka swoją drogą. No super. Piękny bokach, piękne zdjęcie, Kasiu. Brawo, gratulacje. Super. No obraz. Na ścianę. Normalnie do powieszenia na ścianę obraz. O, i ciasny, bardzo fajny ciasny kadr. Ło, petarda, mamy tutaj kurczę, na oko ostrość. No, tam żyłkę byś tutaj mógł wywalić to jest jedyna rzecz. I tutaj troszeczkę, e, no, ratusz też żeś tutaj grubo pojechał. Może troszeńkę, troszeczkę, bym jednak ten mm, blur zmniejszał. Nie wiem, czy frequency separation używasz, czy jak, w jaki sposób to robisz, ale bym troszeńkę jednak um, chciał zachować więcej jakby szczegółów tych, co są, nie? Żeby nie przesadzać, bo to mówię, że bardzo łatwo jest przegiąć w pewną stronę. Yy, nie było blura? A, no to widzisz. A to powiedz, w, w, czego używałeś jakby? Takie troszeczkę mam wrażenia, chyba, że... Yy, aż tak 1.2 ten, znaczy niestety, no ostrość mamy super, ale a widzisz, czyli 1.2 aż tak tu pomydliło nam, a widzisz, a może być, no tak, bo to bardzo ciasny kadr zrobiłeś tam 50, nie, to taki kadr to taki 105, 85, ale tutaj nam coś takiego zrobił, a widzisz, no tak czy siak yy, yy, mówi ogólnie, nie, Ogólnie mówię, że tak jakbyśmy, nie wiem, używali rzeczywiście blura przy retuszu, to mówię, że trzeba rzeczywiście uważać, bo no, często są przesadzone zdjęcia. To jest, to jest spoko, mówię, że to jest, to jest takie, wiesz, graniczne. Natomiast oko tu, no to kurczę, żleta, nie? To petarda jest. Brawo. Nie, ale ogólnie retusz, no to wiesz, no to tutaj jest, jest bajka, nic tutaj w ogóle nie ma się do czego przyczepić, nie? Więc, więc no super, ładnie zrobione. Fajnie, fajnie, porządnie. Bardzo ładny portret, ładna oczy, ma dziewczyna dziewczynę i, i, i super robota. Grzesiek, rybobranie, no właśnie, i ja o tym mówiłem. No takie coś, kurczę, dorwać, no to pff, ja nigdy czegoś takiego nie widziałem, tylko do Bern poszedł. No to właśnie przy do do Bernie też można czasami troszkę zbyt mocno e, zrobić, że po prostu... Te cienie, ten kontrast się zmniejsza po prostu, nie? Mikrokontrast, kontra, mikro powiedzmy taki pomiędzy, e, powiem o co chodzi, na przykład pomiędzy nosem a twarzą. Kurczę, mm, kurczę. Następnym razem. Hmm. Następnym razem wam o tym na przykład pokażę. Pokażę też na podstawie tego co mam pluginu, pluginu do Photoshopa od no o boże, tego Rosjanina. Jeszcze to kupowałem chyba przed wojną całą swoją drogą. No ale no, zrobił niesamowitą robotę, to trzeba mu przyznać, nie? Dlatego też tam no część część tam fotografów było troszkę hejtowana, bo tam były za to ten pokazywane recenzje tego, no ale zrobił on naprawdę te pluginy niesamowite do Dogen Berna ma też yy, super ten plugin, no i można przesadzić też z Dogen Burnem, nie? I trzeba to wypośrodkować. Żeby to było takie niezamocne. Ale Doge Burn, naprawdę uwierzcie mi, że samym Doge Burnem można zrobić cały retusz kompletnie cały retusz. No wiadomo, że jakieś takie po prostu mocne niedoskonałości twarzy, no to tam i tak z reguły zaczynam od pędzla korygującego, no i potem jadę w właśnie Frequency Separation, głównie do Burn. i teraz praktycznie ten plugin mi mocno załatwia. Myślę, że nawet zrobię może jakiegoś live'a z takiego, powiedzmy, jakby omówienia, w jaki sposób ja przygotowuję, może komuś to się też przyda. No, dobra, no i tyle, lecimy dalej, no więc Grzesiek, no petarda, to co mówiłem, no takie kadry, kurczę, no, no szok, takie coś zobaczyć, to po prostu człowiek by powiedział, wow, a to jeszcze ono robi zdjęcie, no grzechu, bomba po prostu, naprawdę, niesamowite, Seweryn. o, bardzo fajne zdjęcie, tak, trochę tutaj widzę poświeciłeś, <laughs> czyli takie nie foto zmiany, ale tam troszkę machnąłeś, nie? W Photoshopie. Bardzo fajnie, podoba mi się fajny klimacik. Trochę wygląda jak taki potworek, nie? Oczy w ogóle i buzia taka. No, zobaczcie, jakby się tak przyjrzeć z daleka, nie? Taki potwór z kapeluszem. Oczy, buzia w ogóle otwarta i kapelusz. Świetnie, bardzo fajne zdjęcie. Witek. Tak, i brunetkę teraz mam. Raz blondynka, raz brunetka. Czyli ta, co była poprzednia. E... Fajny, ładny portrecik. Może bym troszeczkę e... zdjął tutaj światła, e... jeżeli się, jeżeli oczywiście by dało rady z twarzy. Troszeczkę. E... No i tyle. Bo tu taka jest w sensie duża bardzo rozbieżność nie? między... E... Tu jest już jaśnie, tu jest bardzo jasno, tu jest tak ciemno, wiecie o co chodzi, nie? Tutaj też jest ciemno, i tu bardzo, bardzo jasna ta twarz. Troszkę bym chyba ściągnął, jakby dało radę, oczywiście, wszystko zależy, jak rawy są. Naprawdę w rawach można cuda robić teraz. Jestem cały czas zaskoczony, jak teraz aparaty mają tą rozpiętość tak fajną, yy, tą dynamikę, że, że po prostu no, oj, można wyciągać dużo z cieni, można naprawdę bardzo ładnie też. Odzyskiwać rzeczy z prawie przypalonych rzeczy, więc super. Bardzo fajny portecik. Paulina. Fajne, typowe, paulinowe zdjęcie. Gratulacje, fajne pozdrowienia dla Krakowa jeszcze raz. Robione Nikonkiem 85 mm. Fajnie, ładne bardzo zdjęcie. A i warsztaty z Gosią. Na wzór jej stylu. Ale omawiane były zdjęcia, bardzo miła, sympatyczna kobieta. No tak, swoim ulubionym Pentaxem. O, proszę, Pentaxem robi. <laughs> Nieźle. Ciekawe, czy ma deal z Pentaxem, bo to, bo to wiecie, często tak jest <laughs> wśród naprawdę takich fotografów dobrych. Bardzo fajny kadr. Świetny tutaj klimacik się zrobił, ładny bokach, fajne rozmycie, fajne zdjęcie. Takie troszkę w lata 90., no on się zrobiły z tego, z tym na tym zdjęciu, ale to mi się podoba. Fajny, bardzo klimacik, więc fajna naprawdę robota. Uuu, uh, uh, ale Petar na Kornel, piramida słupkowa, ale zdjęcie świetne, niesamowite. Eee, wow, hala targowa w Frankfurcie nad Menem. Zapisy przez ten punkt orientacyjny Idealnie na wprost, aha, coś takiego yy, No nieźle, nieźle, aha, coś, coś w tym stylu yy, No kurczę, zdjęcie petarda, Kornel Nie mam co tutaj mówić No chyba, no nie mam żadnych uwag Super, super naprawdę fotka yy, Robert, Olympus Śliczny kot, pięknie Piękny kot yy, Super fota Bardzo, bardzo dobre zdjęcie Naprawdę dawno nie widziałem takiego dobrego zdjęcia kota Więc Robert, gratulacje Świetny klimacik tutaj zrobiłeś Wygląda bardzo dostojnie, ładnie Super Jarek No, mamy takie zdjęcie wieżyczki, ale mamy też dużo właśnie tych gałęziokrzaczorów, które właśnie w zasadzie, no, specjalnie ładne nie są i myślę, że poszukałbym po prostu, innego kadru. Jest tutaj ta rzeczka, ona też jest tu przywalana gałęziami, więc niestety ją tutaj słabo widać, nie? I to jest ból, że to jest tak zielono, krzaczarowo, że mało co widać, widzę tylko tą wieżę i krzaki. Dopiero później zaczynam widzieć, że to jest jakaś woda, rzeczka, nie? Więc pewnie bym podłubał troszkę, no poszukał kadru ciekawego. Tomek, widok z Babier Góry, z Babiej Góry. No wow, petarda! Ekstra. Świetna fota, Tomku. Nie mam uwag. Kurczę, aż by się chciało tu pójść, nie? Po chmurkach. <grym> Ekstra. Waldek i Kazimierz i znów mamy czarno-białe, no i znów takie street artowe, troszkę artystyczne zdjęcie od Waldka i w czerni i bieli, więc fajna robota. Witek, a teraz model Kamil, bardzo fajne zdjęcie, uśmiechnięty Kamil, takie na luzie, spokojne i bardzo fajne kolory, podoba mi się jak się bawisz w ogóle w nadawanie kolorów, kolorystyki na zdjęciach, super robota. Ja... Nie bawię się, szukam z przeróżnych, e, jakby już ustawionych, które mam, powiedzmy, takich presetów e, kolorystycznych i zawsze dobieram coś sobie. Nie? Nie, nie siedzę na przykład i nie dłubię teraz każdego zdjęcia w sensie ręcznie, bo po prostu mi by się nie chciało. Ale świetna robota, naprawdę. Łukasz, spotkanie z portretem niesforny model. Yy... <laughs> Trzeba było się namęczyć. No, z dzieciakami różnie to bywa. Zdjęcie co naturalne, fajne to, co mówiłem. Yy, fajna, naturalna fotka, jak to u dzieciaków. Myślę, że może bym troszeczkę ocieplił, bo tak troszkę zaniebieszczone leciutko. No, znaczy, nie, no jest ok ten kolor, ale troszeczkę mam wrażenie, jakby tak leciuteńko wpadał w zieleń. Możliwe też, że mówię, że to dookoła jest i troszkę to taki daje yy, efekt ale troszeczkę bym chyba e, e, przybrązowił, przyrzucił być może tą, 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 tą buzię. I tyle. A zdjęcie naprawdę fajne, przyjemne, sympatyczne. O fajnych bokach i, i takie luźne, nie? No i tutaj mamy modelkę Ale, czyli tu mamy Alicję. E, bardzo dobry portret. Z tych wszystkich Ali, co zrobiłeś, to ten mi się najbardziej podoba. No? Naprawdę fajne. O, jeszcze pieguska, super. Gratulacje. Pieguski dorwać, No i fajnie w ogóle przy retuszu, że te ci piegi, piegi zostały. To nie jest też najłatwiejsza rzecz. Eee, fajnie, fajnie. 1-2 jeden, jeden, Bardzo fajnie, ładnie tutaj rozmył. Super. Świetnie to wygląda. No, gratulacje, gratulacje Witku. Waldek, pusty gniazda i znów mamy fajne, ciekawe. To jest też fajne zdjęcie, gdzie właśnie mamy jakieś drzewo, słup, tutaj mamy gniazdo, więc fajna robota. Więc gratulacje w Waldku. Kamil, Karolida na co dzień będąca położną, dziś bardziej na luzie. No petarda, uwielbiam takie klimaty, uwielbiam robienie zdjęć osobom, które zupełnie zajmują się, nie wiem... Czymś totalnie innym niż mogłoby się spodziewać, patrząc na zdjęcia. Miałem okazję robić zdjęcie pielęgniarką, tak? No, prześliczne dziewczyny swoją drogą. Bardzo często, no, więc wiedzcie, że możecie trafić w szpitalach na przepiękne modelki. Więc no, nie zawsze takie chorowanie może być złe. No, jeszcze kwestia, czy jest miła w pracy. Na zdjęciach z reguły są miłe, nie? Pielęgniarki. Znaczy w ogóle. No, bo pielęgniarki, to, to też, też miałem okazję poznać takie ze złej strony. No, Niemiłych gdzieś w szpitalu czy gdzie indziej. Więc na szczęście te, co były na zdjęciach, były bardzo sympatyczne. Więc wierzę, że też są takie na żywo. Więc no co, aha, Kamil, no co, o zdjęciu mogę powiedzieć. No super, ja nie mam uwag. Instagram Karoliny, więc możecie sobie spojrzeć na położną Karolinę. Yy, gratulacje, bardzo ładne zdjęcie. Świetna miejscówka w ogóle. Yy, no i tyle. Tu się nie mam do czego przyczepić. Kamera robi to zdjęcie świadomie, więc tutaj wszystko jest na pewno przemyślane. Kolory też i tak dalej, więc no yy, super, petarda. Tomek. Samotność Yy, bardzo fajne zdjęcie, super, śliczne, bardzo dużo mówiące. Ja nie mam absolutnie uwag, Tomek. Gratulacje. Witek, oj, znów mamy ojca chrzestnego, znów mamy e, naszego modela i pewnie lajki od dziewczyn, Ania, Kasia, Lilka, Olga. No dobra, ale jest też, że się Waldek Max. Yy. Chciałem tu ten osądzić, że sama płeć piękna nam tutaj polajkowała. Co, co mówić? Zdjęcie bardzo fajne. Fajny klimat. Naprawdę spoko. Gratulacje. Który nie ma cięcia nogi przy Tutaj? Ja się naprawdę nie przejmuję. Ja mam teraz tu pociętych nóg. Z tej sesji, którą zrobiłem teraz, to. Dopiero to, mi to naprawdę zupełnie nie przeszkadza. Ciężar całe zdjęcia jest przeniesiony jakby tutaj ta noga nie jest nam potrzebna w tym kadrze. Ale, no ale to mówię, to już. Każdy, każdy robi zupełnie inaczej. I ma inne zdanie, jak najbardziej. Kasia i zdjęcie od Kasiuli. No też takie mocno artystyczne w ogóle, jakie tu tam nieba nam wyszło. Tak Takumarem 105 mm, więc gratulacje. Więc gratulacje, super robota, Kasiu. No i znów mamy C Mariusz. Ok, Mariusz na tapecie, to jeszcze jedno zdjęcie z garderoby. Czekajcie, tylko przymknę okno, bo tam dzieciory się zakrzyczują No, będzie trochę ciszej. No, więc tam jeszcze jest no ciepło, 21 stopni, więc sobie ludzie spacerują. Ja chyba pójdę na rower jeszcze już się ciemno robi, ale mam taką trasę, że mogę sobie po ciemku pojeździć oświetloną. Więc może dzisiaj skoczę na rower, jeszcze jak mamy naprawdę troszkę ciepłej pogody, bo chyba już ma się niedługo nam skończyć chyba nawet w tym tygodniu. E, Mariusz, bardzo fajnie Mariusz wygląda. Tak naprawdę Cześć Iwona, witam Cię serdecznie. E, no co można powiedzieć, Mariusz tu robi, no przede wszystkim on robotę. Tak jak super modelki często robią robotę, no i. Nie da się tego zepsuć. <laughs> Więc Witek, zrobiłeś wszystko jak trzeba. No właśnie, skąd wybierzecie takich modelek? W Boże, modelek, modeli. Warsztaty czasem się trafi zaproszenie. No tak, no trzeba poszukać. Szukamy, szukamy. Ja ogólnie szukam. Powiem Wam też zaraz coś jeszcze na koniec. Dobra. Yy, to była informacja live. No i mamy dzisiaj zdjęcie od Tomka. Ciekawe. Yy... Widać, że tło tu jest dorzucone przez tomka. Czy coś bym się czepił? Myślę, że no, trzeba by wyciąć porządnie. nie? Tutaj widzimy te włosy, tak są nie do końca wycięte. I tu też jest. Y, trzeba by je pokolorować, ponieważ robi nam się tutaj na brzegach inny kolor. Więc porządnie by trzeba te włosy wyciąć albo chociaż nawet zrobić troszkę je bardziej na miękko, no i tyle, więc to jest więc to jest to natomiast zdjęcie spoko modelki, no tylko mówię, to wycięcie z tła, ale ogólnie trzeba to traktować jako pracę ogólnie, więc spoko, jest takie mocno mocno nietypowe, tylko przy tym wycięciu tutaj, no włosów bym na pewno popracował natomiast ogólnie spoko, klimacik i idziemy do Waldka. Idziemy do Waldka i tutaj Waldek znów nam zrobił burzliwe losy. O, mamy podpisane, więc jest git. Akceptujemy. No więc mamy tutaj drzewo. Troszkę szkoda tych krzaczorów. Można by je przesadzić na przykład. Następnym razem Waldek przesać krzaki i następną, następne lato już będzie z nimi ładniejszy kadr bez nich. Celery. Ale bardzo fajne zdjęcie. O kurde, no, teraz dopiero wszystko widzę. Ja. Yy... Nieźle. Kurczę. Fajnie, no. Jest, jest. No mocne zdjęcie. nie? Tutaj Jezus na krzyżu w ogóle no, mamy słońce mocne plus to wszystko taki kadr jest. No naprawdę ciekawy, ciekawy kadr, więc Seweryn gratulacje, ładnie Ci się udało to fajnie złapać, no petarda. Yy, Łukasz! Westworld, o właśnie, kurczę, HBO muszę sobie wykupić i poglądać, ale za dużo mam, za dużo wszystkiego powykupowanego mam, <laughs> tyle że po prostu jeszcze Disneya muszę, a, nie ma kiedy oglądać, yy, no więc yy, nie ma kiedy po prostu patrzeć, ale polecam Westworld, o pierwszy sezon, to, to, co, to co w pracy żeśmy tam mieli, domyślali się, o co chodzi, wszystko no niesamowite to było, fajny klimat. No i co można powiedzieć, Łukasz? Fajne zdjęcie, e, bym troszeczkę chyba dał niżej ten kadr, e, Mogło być nawet tam pod kolanami, niżej na on, ale wtedy by nie było aż tyle przestrzeni pustej u góry, to po prostu bym ten ciężar tak zdjęcia przesunął w dół, no i spoko, spoko e, kadr, zrobiłeś tutaj. Witek. Yy... O, to miałeś COVID. Teraz miałeś COVID? No to nieźle. Yy, to więc no to, to tym bardziej zdrówka, bo słyszałem naprawdę ostatnio osoby i lądują kurcze niektórzy w szpitalu yy, i coraz więcej osób słyszę z COVIDem są. I... No, ciekawe co tam będzie na jesień. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie źle i że nic nie pozamykają i tak dalej. Zdrówka w takim razie. Zdrówka w takim razie. Kadr bardzo ładne, fajne zdjęcie. Naprawdę, spoko. Portracik. Co można powiedzieć? Nie wiem, czy bym. Czy możesz napisać, czy to naturalnie, bo mam wrażenie troszeczkę, że za białe białka w oczach są. Takie troszkę się z, z, nienaturalne zrobiły te oczka. Zbyt białe Ale może tak być no, Tak może być na zdjęciu Ale bardzo ładnie ta modelka wyszła Bardzo fajne spojrzenie, lubię spojrzenia, tak jak wiecie Ona takie ma, no więc ma te oczka Naprawdę takie no, piękne, ładne, szkliste Więc śliczna modelka Śliczne oczy, no Bardzo fajne zdjęcie, bardzo ładny portrecik I mamy zdjęcie Kasiowe, znów teraz gwiazdeczki A tam się bawisz, widzę tymi Tymi to, to co będzie, jak będzie lampki na choinkę, o, to tam możesz potestować, nie, na lampkach choinkowych. Więc super. Fajne, podoba mi się. Ten kadr jest, znaczy kadr, ten obiektyw tutaj maluje naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Iwona potwierdza, że widziała Rawa, że ma takie oczy, no. A może ona jest kurczę z tym, jak oni się nazywali? Dobra, zdjęcie oglądaliśmy. Czekaj, może znajdę. O, już się ciemno zrobiło, bo nam tu yy, słońce pozachodziło. No i się zrobiło ciemnawo. Yy, co ja chciałem, co ja chciałem, ja wiem, co ja chciałem wpisać. Jak to. Yy, oni byli w Stargate, mieli właśnie. Zawsze mówię o takich oczach. <noise> Jak to wpisać? Może białe oczy White Eyes. O. o. To będzie to. Na pewno to będzie to. I oni mieli w ogóle te takie świecące białe oczy. O. O, to jest to. <noise> Nie wiem, czy ktoś oglądał. On Mam MacGyver tam grał swoją drogą. Kurcze, no, stary dobry. Serial swoją drogą. No, dobra, słuchajcie. Co, a, coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć, i rzeczywiście zapomniałam. A, z, już wiem, z szukaniem modelek też i modeli, jak to wygląda. Powiem Wam, że mocno się zmieniło na przestrzeni czasu covid -u. Nie wiem, czy COVID miał na to wpływ, czy też rynek, który się zmienia. Ale ja to zauważyłem i sam teraz to miałem na własnej skórze. A mianowicie, aczkolwiek tu też tam była moja mała wina, szukałem modelki na sesję. No i mamy grupy w Szczecinie: kilka jest grup. I to takich dużych i na zachodniopomorskie pomorskie całe, gdzie tam jest naprawdę sporo tysięcy, sporo tysięcy, no po kilka tysięcy modelek z reguły fotografów eee, i zawsze wystarczyło wrzucić ogłoszenie jakiekolwiek i jakie się zgłaszało nawet po kilkanaście modelek, bardzo szybko i dużo. Teraz wrzuciłem na tydzień przed sesją, troszeczkę może za późno, chociaż to raczej nie powinno mieć znaczenia, bo się nie podzywały do, do, no nawet pod koniec i zgłosiło się tak naprawdę kilka a wrzuciłem na różne portale no oczywiście można powiedzieć, że jestem słaby po prostu nikt się nie chciał zgłosić spoko, tak też mogło być, ale to też był taki mój mały test ponieważ ja to zauważyłem na tych grupach i chciałem też zobaczyć jak to jest że wielu fotografów się ogłasza i bardzo rzadko tam się pojawia więcej tych zgłoszeń modelek. Nie wiem, z czego to wynika, ale mam wrażenie ostatnio, że modelki oczekują, że się do nich zgłasza, i jakby mniej odpowiadają na tego typu zgłoszenia, no chyba że ktoś jest tam jakimś przekozakiem, no to wiadomo, że się wszyscy rzucą, ale naprawdę dużo mniej, pomimo, że modelek jest naprawdę dużo, cały czas się pojawiają nowe dziewczyny, ale dużo ciężej jest znaleźć, według mnie, przynajmniej to, co widzę tutaj u nas, w rejonie, dziewczyny na sesji, wyrzucając samo ogłoszenie. Kiedyś było, naprawdę, kiedyś było dużo, dużo, dużo łatwiej, aczkolwiek... Teraz jest łatwo znaleźć modelki. No już nie mówię o Max Models i tak dalej, ale choćby po Instagramie w swoim mieście i w ogóle. No i tam wystarczy się odezwać. I oczywiście się odezwałem tam do kilku modelek. Dwum termin nie pasował. Weronica pasował. Zgodziła się. Zrobiliśmy sesję. Jestem bardzo zadowolony. Naprawdę super, super wyszła sesja. Weronika ekstra, ekstra wyglądała. A z tamtymi modelkami, do których napisam, też myślę się. No, umówię na sesyjkę i, i, i będę chyba porobię troszkę, porobię troszkę zdjęć. Na razie muszę obrobić wszystkie. Dobra, słuchajcie, minęło już troszeczkę czasu. Ja Wam bardzo dziękuję za bycie na live. Oglądajcie, wrzucajcie zdjęcia na grupę, komentujcie. Dużo komentarzy naprawdę jest fajną rzeczą. No i co? I do zobaczenia. W przyszłym tygodniu, zawsze mówię w przyszłym tygodniu, ostatnio się okazuje, że po półtora czy po dwóch tygodniach. No zobaczymy, ale na razie nic na przyszły tydzień nie planuję, więc raczej powinien live się pojawić. Będę też. Chociaż teraz weekend, nie? A na następny? Nie wiem, czy na może na następny nie pomyślę o jakiejś sesji też? Eee, zobaczymy, zobaczymy. W takim razie, no i co? I jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Jak komuś się podobało łapki w górę albo do subskrypcji kanału, dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć, heja.